witam Was w kolejnej edycji, w kolejnym odcinku poradnika i słownika gitar. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić różnicę między Telecasterem, który mam na szyi, a Stratocasterem, którego na szyi jeszcze nie mam. Zacznijmy od tego, który był pierwszy. Pierwszy był Telecaster. Nie jest to oryginalny Telecaster Fendera, tak samo jak Stratocaster nie jest oryginalnym Stratocasterem firmy Fender, która takie nazwy opatentowała, ale są to gitary typu Tele i Strat. Różnią się główkami od oryginałów, bo niestety są one opatentowane. Ta bardziej przypomina Stratocasterowską akurat główkę, no ale tak to bywa. Główka akurat tutaj myślę, że gra najmniejszą rolę. Oba instrumenty są stworzone z podobnych rodzajów drewien. Najczęściej jest to olcha amerykańska, najczęściej jest to klon kanadyjski, jeśli chodzi o gryf i podstrunnicę, albo palisander, tak jak w Stratocasterze. Ale robi się te gitary także typy z topoli, z olchy, z wierzb. Były takie próby. Ale przede wszystkim chodzi o różnicę w budowie korpusu i różnicę w budowie przetworników, przełączników, liczby pozycji w przełącznikach, ilości pokręteł. Więc tak, pierwszy był Telecaster w latach 50. powstał jako pierwsza seryjna gitara produkowana seryjnie, tak, przemysłowo. Ma wkręcany gryf, ma tak zwany pickguard, osłonę przed wnętrza, przed tym, co dzieje się na zewnątrz, i ma, uwaga, dwa przetworniki. Obydwa są singlami. Podejdę bliżej. Ten singiel jest położony poprzecznie. Jest jeszcze wbudowany w mostku, który składa się z trzech siodełek po dwie struny na jedno siodełko. Są teraz już produkowane straty, który każda struna ma swoje siodełko, ale ten jest tak jak w pierwszym jeszcze. Jak w tym vintage'owym pierwszym. Przetwornik single coil, tu też single coil, ale w formie typowej dla Telecastera, tak zwany lipstick, czyli szminka. Krótka próbka dźwięku, a potem ogramy obydwie gitary. Przełącznik trójpozycyjny, pokrętła tone, czyli od ciemnego dźwięku po jasny, i ściszający wszystko volume. Gramy teraz na tym przetworniku. Na środkowej pozycji. Kształt. Jedno wycięcie, czyli one cutaway. Jest to gitara solid body, czyli zrobiona z pełnego drzewa, żadnego hollow, czyli pustych komór. Chociaż robię już teraz Telecastery takie z wycięciami i semi hollow body z nich można uzyskać. Była to pierwsza gitara używana do bluesa, lżejszych odmian rocka, metalu chyba mało kto gra, chociażby się pewnie dało. Jak ktoś chce, to nie ma nic trudnego, na każdej gitarze zagra wszystko.
Także tu mamy One Cutaway, tu niby taki troszeczkę, ale nie, to jest korpus typowo telecasterowski. Tam ma kolor natural i 21 progów. Maszynki, klucze olejowe, zamknięte. Blues, lekkie odmiany rocka, country, to podstawowe rodzaje muzyki dla tej gitary. Dla fanów Jimiego Hendrixa i na przykład wielu, wielu, wielu innych. Gitara rozpoznawalna chyba jeszcze bardziej. Powstała później po Telecasterze jako jego wzbogacenie, ulepszenie. Jimi Hendrix uwielbiał tę gitarę. Jemu podobno zawdzięczamy to, że z trzypozycyjnego przełącznika mamy jeszcze dwie pozycje pomiędzy. I tak, moi drodzy, korpus również z solidnego drewna, solid body, przepraszam, solidna konstrukcja tak zwana, z pełnego drzewa, poza oczywiście basenem, który znajduje się pod pigwardem, w tym rodzaju perłowym. Mamy różne kolory, teraz jest naprawdę ich bardzo dużo, tych Stratocasterów. I teraz tak, no, gryf się robi różnie, z różnych rodzajów sklonu, na przykład podstawa, ale z góry mamy, tu widzimy ciemny palisander. Tak, palisander. Kolejna sprawa. Gniazdo znajduje się tutaj, nie tak jak w Telecasterze, w boku. Mamy trzy potencjometry, trzy przystawki, trzy przetworniki single coil. Już tego, chociaż można spotkać już teraz dewiacje, ale przede wszystkim są to zwykłe single coile. Jeden postawiony poprzecznie, tak jak w tele, i dwa równo. Pięciopozycyjny przełącznik dający nam możliwość uzyskania wielu innych barw. Mostek z dziurką, tutaj się wkłada wajchę. Z tyłu są sprężyny, które pozwalają wibrować temu mostkowi. Jest to mostek tremolo, jednostronne. Co tu jeszcze dodać? Wycięcia przylegające. Tu na przykład na rękę mamy już wycięcie zrobione. I co najważniejsze w budowie, różnica. Dwa Cutawaye, tak? Jest to praktycznie już inna gitara. Niby wywiodła się z Telecastera, ale Stratocaster jest już zupełnie inną gitarą. Kilka dźwięków na początek. To jest oczywiście kopia i to nie za droga kopia, bo nie posiadam jakichś bardzo drogich gitar. No, bardziej patrzę na brzmienie niż na cenę. Odmiany rocka. Także ciężejsze nieco, nie oczywiście jakiś heavy, trash i tak dalej, metal, ale chociaż jakby się uparł. Teraz często można spotkać już praktycznie zaczerpnięte super strata, układ przystawek, nawet w oryginalnych Fenderach, że jest humbucker, czyli podwójna przystawka, podwójna cewkowa i dwa single coile. Różne odmiany rocka, różne odmiany bluesa, country, niektórzy grają jazz. Budowa, tak jak w poprzedniej gitarze, jak podają encyklopedie gitarowe, również olcha, topola, wierzba, dość spory rozstrzał tych dźwięków, szczególnie jeśli nie są produkowane przez oryginalną fabrykę Fendera, to ludzie sobie pozwalają na różne eksperymenty.
Włączymy troszkę kamery pogłosowej. I zabawimy się w delaya. Kamerka. Przystawek, tony do drugich, od ciemnej barwy do ciepłej oraz oczywiście val volume na całość, głośność i gniazdo w tym miejscu. Także wyróżniają tę gitarę ilość przystawek, konstrukcja, szczególnie korpusu, czyli body, ilość przełączników, ilość pozycji na przełączniku, gniazdo jest gdzie indziej. Mostek jest inny, trzy przetworniki, tam były dwa, to podstawowe różnice. I Telecaster, którego ostatnio prezentowałem, także zbyt dużo czasu mu nie będę poświęcał. Z looperem sobie coś zagramy. Thank you.
gdzieś porównać. I masa producentów, w zasadzie instrument, który ze względu na swoją uniwersalność zabojował świat, Super Strat. Niby bardzo podobny z wykroju do Telecastera, przepraszam, do Stratocastera, ale różni się on. Owszem, ma również dwa cutawaye, ale ma single humbucker. Czasami są dwa humbuckery, tak? A w środku tylko jeden single. I takie gitary są bardzo, bardzo uniwersalne i jak ktoś chce grać różne odmiany, także z bardzo ciężkimi, to są to gitary bardzo, bardzo zalecane. Tak samo jak w Stracie mamy dwa. Potencjometry od ciemnego do jasnego tonu, ton oraz volume od ciszy, głośność. Tu mamy tak zwany kill switch przerywający nam akcję. Oraz pięciopozycyjny przełącznik jak w Stracie. Jest więcej progów. 20, 22. Także te gitary są naprawdę bardziej uniwersalne. To jest akurat produkcja już górna. Ostatnia gitara, jaką chcę pokazać i wytłumaczyć różnicę, to coś w typie Les Paulowatowości, że tak powiem, bo jest to gitara Hexstrom, ale można powiedzieć, że jest podobna do Les Paula. Body z jednym wycięciem, czyli one cut away. Jak spojrzymy z tej strony, widzimy, że jest wypuklizna na górze. Jest to pełne drzewo, też solid body. Jak widzimy, tu jest wypukłość, tak zwany top, nakładany na całość. Gryf mamy w tych gitarach wklejany. No i zazwyczaj mamy albo P90 przetworniki. To bardzo, w sumie coraz częściej się zdarza, ale rzadko. Przede wszystkim są dwa humbuckery, albo w puszkach, albo takie, albo zebry, biało-czarne. Tu już mamy tak, po dwa potencjometry do każdego przetwornika. Tony, czyli jasno, ciemno, wybieramy sobie pewien rodzaj tonów, oraz volume do każdego przetwornika osobno i trójpozycyjny przełącznik. W tej gitarze jest jeszcze filtr matowiący brzmienie, ucinający pasma górne, dolne, jak chcemy. I dość bardzo uniwersalna gitara. Od bluesa bardzo dynamiczna, lubi sobie
sterować przy lżejszym, mocniejszym uderzeniu. Ciężko. Każda służy do czegoś innego, tak? Les Paul nam służy, z założenia miał służyć bluesowi i rockowi. Tak samo jak Telecaster, Stratocaster. Różnią je przetworniki, rodzaj budowy, no i oczywiście producent. Super straty opanowały rynek i Ibanez ze swoimi super stratami. Tymi tak zwanymi jam, które Stevie Vai używał z takim wycięciem tutaj jakby na rękę, tak? A tak naprawdę no do każdego rodzaju brzmienia jednak sprawdzają się różne gitary. A na początek co bym polecił? Chyba coś w rodzaju Super Strata, aby można było pograć wszystko co się chce i na co się ma ochotę. Dziękuję bardzo, w tym odcinku to już wszystko. Następnych zajmiemy się drugą częścią, chyba tak sądzę, ogrywania tego Telecastera na troszkę innych zasadach, bardziej w studiu, bezpośrednio wpiętego przez wzmacniacz do rejestratora, a potem będziemy przeogrywać pozostałe gitarki. No i oczywiście w następnym odcinku opowiem, jak to jest z kupowaniem pierwszej gitary. Dziękuję bardzo.